Halina Lubecka, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Unia Europejska – Fakty i mity. Bezpieczeństwo żywności od producenta do konsumenta to gwarancja zdrowia publicznego, ale również impuls do rozwoju gospodarczego. Pokazaliśmy Państwu, jak ważnym elementem w łańcuchu produkowanej żywności jest gospodarstwo rolne. Dzisiaj jesteśmy gośćmi Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Zakładów Azotowych w Puławach. Pan dr Zenon Pokojski, członek Zarządu Zakładów Azotowych, opowie nam, jaką rolę pełnią zakłady azotowe na rynku żywności, natomiast o kierunku wspólnej polityki rolnej po 2013 roku oraz wpływie nawożenia na produkcję żywności wolnej od GMO opowie pan profesor Janusz Igras, dyrektor naukowy Instytutu Nawozów Sztucznych. Zapraszam. Zakłady azotowe, potwierdzając słuszność tezy, że bez nawozów nie ma przyszłości dla ludzkości, idą dalej, promując rolnictwo zrównoważone. Jak będzie przebiegała ta promocja? Zakłady azotowe są zainteresowane promowaniem nowoczesnego rolnictwa, bowiem nowoczesny rolnik będzie nawet nie to, że zużywał więcej nawozów, tylko będzie robił to w sposób optymalny. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby te korzyści polskiego rolnika dzięki wykorzystaniu naszych nawozów były większe, ale sami tego nie zrobimy. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Instytut Nawozów Sztucznych, Instytut Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Puławską Szkołę Wyższą. To na dobry początek. Ponieważ formuła konsorcjum jest otwarta, zapraszamy innych uczestników do udziału również w budowaniu centrum kompetencji, nazwijmy je agro. Polska jest największym producentem żywności w Europie, zaraz obok Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nawozy mają coraz większy udział w produkcji żywności. Obecnie 48% populacji ludzkości spożywa produkty wytwarzane z użyciem nawozów mineralnych. Dlatego też zakłady azotowe, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany rynku dystrybucji, chcą dostarczać nawozy wraz z wiedzą o tym, jak efektywnie nawozić bez szkody dla środowiska. Jaka jest więc rola utworzonego Centrum Kompetencji? Głównym celem jest wspieranie kształtowania polskiego, nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego. Polskie rolnictwo bardzo się zmienia w ostatnim okresie czasu. Następuje coraz większe zróżnicowanie. Jest przedsiębiorców, przybywa nam przedsiębiorców rolnych coraz więcej, dużych, nowoczesnych, którzy potrafią już wykorzystywać na przykład sensory nawożenia i my chcemy wspierać takich przedsiębiorców rolnych, bo nasze gleby są słabsze niż gleby na przykład w Niemczech. I sztuka polega na tym, żeby z takich słabszych gleb wycisnąć jak najwięcej efektywności. Nie jest sztuką, może nie tak dużą, samo wytworzenie nawozów. Chodzi o to, żeby umieć je wykorzystać w sposób optymalny dla danej gleby. Dlatego też będziemy tworzyli na przykład ośrodek e-commerce, ale nie tylko temu, żeby służyło to sprzedaży samych nawozów drogą elektroniczną, ale żeby też rolnik mógł wejść po zalogowaniu się i na przykład sprawdzić jakość i rodzaj swoich gleb i będzie miał taki rodzaj bilansu nawożenia. Przy tych rodzajach gleb, żeby osiągnąć optimum korzyści, musisz tyle nawozów nawozić. Chcielibyśmy taką usługę rolnikowi polskiemu również zaproponować. Centrum Kompetencji Grupy Kapitałowej Puławy to połączenie osiągnięć naukowych z biznesem dla nowoczesnego rolnika. W skład tej grupy wchodzi także Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, który będzie realizował podstawowe założenia wspólnej polityki rolnej, która gwarantuje, że rolnictwo i ochrona środowiska rozwijają się w parze. Jest ona również gwarantem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. A jaka będzie ta wspólna polityka rolna po 2013 roku? Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej jest jedną z kluczowych polityk, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Jej zasadą jest wsparcie dochodów rolników, które z natury jakby swojej są niższe aniżeli dochody innych grup zawodowych działających na terenie Unii Europejskiej.
W tej chwili zmiany czy też zasady wspólnej polityki rolnej, które będą obowiązywały po 2013 roku, wiążą się z funkcjonowaniem dwóch filarów. Pierwszy filar to jest wsparcie bezpośrednie producentów rolnych i drugi filar wsparcie pewnych działań na obszarach wiejskich. Jeśli chodzi o filar pierwszy, ta polityka prawdopodobnie będzie funkcjonowała w ten sposób, że zostanie utrzymanie wsparcie bezpośrednie, podobnie jak to było dotychczas, na pewnym tak zwanym średnim poziomie, który zostanie wyliczony czy wyznaczony przez kraje członkowskie. Do tego będą dopłaty do produkcji, tak zwane dopłaty ekologiczne, do produkcji zdrowej, bezpiecznej żywności, dopłaty środowiskowe związane z zachowaniem środowiska na obszarach wiejskich i innego rodzaju subsydia, które jeszcze nie są jasno sformułowane, a które dotyczą na przykład funkcjonowania gospodarstw na obszarach o szczególnych warunkach, niekorzystnych warunkach. Także planuje się wsparcie małych gospodarstw rolnych, co jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o kraje na przykład takie jak Polska, czy inne kraje nowych państw członkowskich. Jeśli chodzi o drugi filar, istotne jest wsparcie długookresowe, ponieważ ten pierwszy filar dotyczy właściwie wsparcia w krótkim okresie czasu, w okresie jednego roku. Drugi filar to wsparcie długookresowe i polegać ono będzie przede wszystkim na tym, żeby część funduszy, które przeznaczone są w ramach funduszy wspólnej polityki rolnej, będzie przeznaczona na działania w zakresie wsparcia obszarów wiejskich, polegające na aktywizacji ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, lepszej formy komunikacji w zakresie obszarów wiejskich, zapewnienia tej ludności tak zwanemu włączeniu społecznemu, czyli braku odrzucenia przez inne środowiska, co w tej chwili nadal ma miejsce, i też w pewnym sensie zapewnieniu stabilności finansowej poprzez dodatkowe formy aktywności w zakresie rozwoju na przykład przedsiębiorczości lokalnej, etc. To są główne zasady tej wspólnej polityki rolnej. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich to szereg powiązań z działalnością człowieka w środowisku naturalnym. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa zwraca na to szczególną uwagę w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Na czym dokładnie ona polega? W strategii rozwoju zrównoważonego ważny jest przede wszystkim rozwój zrównoważony, jeśli chodzi o zrównoważenie społecznego rozwoju. To znaczy chodzi tutaj o to, żeby wszystkie grupy zawodowe, w tym rolnictwo, rozwijało się mniej więcej w takim samym tempie. W Polsce, jak wiemy, nadal rolnictwo jest niedoinwestowane. Jest to zarówno jeśli chodzi o dochody, jak i chodzi o generalnie o, powiedzmy, inwestowanie w sektor rolniczy. Szacuje się w zależności od grupy obszarowej, że to niedoinwestowanie kształtuje się w granicach poniżej 10 bądź też poniżej 30%. W lepszej nieco kondycji są gospodarstwa wielkoobszarowe, które uzyskują fundusze, duże fundusze w ramach dopłat bezpośrednich plus jeszcze innego rodzaju formy wsparcia w ramach PROW-u, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także innych programów. Ważne jest także zachowanie środowiska naturalnego, które oczywiście, tak jak ziemia, czy woda, czy powietrze, także są tak zwanymi dobrami nieodnawialnymi. Musimy te dobra pozostawić w dobrej kondycji, w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Na te aspekty zarówno wspólna polityka rolna, jak i strategia rozwoju rolnictwa w przyszłości kładzie bardzo duży aspekt. Ważne jest także tutaj zachowanie odpowiedniego poziomu dochodów na obszarach wiejskich, dlatego że, jak już wspominałem, te dochody są nieco niższe. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce to ponad 90% powierzchni kraju o dużym udziale zatrudnienia. Dlatego ich znaczenie z ekonomicznego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia jest ogromne. Szczególne znaczenie mają także zagadnienia związane z ochroną zasobów naturalnych w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Na czym polega zrównoważony system nawożenia roślin?
żywność bezpieczną możemy wyprodukować w określonych bardzo warunkach. Przede wszystkim w środowisku bezpiecznym pod względem, jeśli chodzi o glebę, jeśli chodzi o wodę. Tutaj szczególnie istotnym elementem jest to, ażebyśmy w zakresie warunków przyrodniczo-glebowych doprowadzili gleby do stanu co najmniej obojętnego, jeśli chodzi o odczyn bądź też zasadowego, dlatego że w glebach o odczynie kwaśnym uruchamia się wiele pierwiastków toksycznych, które mogą jak gdyby migrować w łańcuchu na przykład do owoców czy też do nasion roślin i stanowić pewne zagrożenie. Zużycie nawozów mineralnych ciągle wzrasta. W ostatnich latach to około 2 miliony ton trzech podstawowych składników – azotu, fosforu i potasu. Zabieg nawożenia to najważniejszy element agrotechniki decydujący o wysokości plonów i mający wpływ na poziom żyzności gleby. Należy pamiętać również, że stosowanie optymalnych dawek nawożenia to zmniejszanie zagrożeń działalności rolniczej, a intensywność stosowanych technologii produkcji w rolnictwie oraz nakłady nawozów wpływają decydująco na wydajność rolnictwa. A jaki jest wpływ rolnictwa na środowisko? Istnieje wiele nieporozumień, jeśli chodzi o wpływ rolnictwa na środowisko, dlatego że powszechnie jest... Media niestety też generują często taki pogląd, że rolnictwo bardzo szkodzi, co nie jest prawdą, dlatego że oczywiście działalność rolnicza może powodować pewne zagrożenia, ale przy tym poziomie nawożenia, który jest w Polsce, który jest o 30 nawet więcej procent mniejszy aniżeli w krajach Europy Zachodniej, tych krajach 15, ten udział rolnictwa w generowaniu zanieczyszczeń obszarowych generalnie, biorąc pod uwagę inne państwa europejskie, nie jest duży. W Polsce dotychczas zagrożenia stanowiły wszelkiego rodzaju zagrożenia komunalne, które po prostu spływały bezpośrednio do wody i do rzek. Jednak w ciągu ostatnich 10 lat ograniczyliśmy te zagrożenia bardzo istotnie. Przy czym udział rolnictwa w tych zagrożeniach nie wzrósł. W związku z tym, jak gdyby rolnictwo ma oczywiście pewien udział w generowaniu zanieczyszczeń i obszarowych, i punktowych. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia punktowe, prowadzi się bardzo intensywne prace, żeby te zanieczyszczenia wyeliminować, chociażby budując płyty gnojowe, obornikowe, zabezpieczając ogólnie mówiąc gospodarstwo przed negatywnymi skutkami prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast zanieczyszczenia obszarowe według badań, które są prowadzone w instytutach nie stanowią w tej chwili tak istotnego znaczenia, powiedziałbym, jak się to Polsce przypisuje. Nowoczesne rolnictwo musi chronić środowisko naturalne, a właśnie dzięki zasadom zrównoważonego działania negatywny wpływ wielu czynników jest minimalizowany. Aby zasady gospodarowania były optymalne, potrzebne są kompleksowe usługi dla gospodarstwa rolnego. Program PROW 2007-2013 daje taką możliwość, ale korzystanie z usług doradczych nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Być może przedsiębiorcy rolni oczekują doradztwa innego, skierowanego na nowoczesne technologie. Podstawowa funkcja rolnictwa to produkcja bezpiecznej żywności. O jej bezpieczeństwie decyduje w dużym stopniu wiedza doradcza, która w modelu nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego odgrywa podstawową rolę i decyduje o efektywności gospodarowania. Inauguracja powstania Centrum Kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Puławy jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego rynku agrarnego oraz na potrzeby edukacyjne dzisiejszych, a także przyszłych rolników. Będzie również zapewniało kompleksową obsługę, w tym doradczą skierowaną do rolników, producentów rolnych i przetwórców. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Puławy to bardzo ważny głos w zakresie unowocześniania naszego rynku rolnego. Dzisiaj to już wszystko w naszym programie. Do zobaczenia za tydzień. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl.